Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z foodbookiem. Milion razy chyba nagrywałam, przynajmniej zaczynałam nagrywać foodbooki. Nigdy nie doszłam do ostatniego posiłku, więc mam nadzieję, że dzisiaj mi się to uda. Od razu mówię, że nie jestem na żadnej diecie, nie liczę żadnych kalorii, jem to, na co mam ochotę po prostu, więc nie wiem, czy Was to zainteresuje, ale zapraszam do oglądania. Wczoraj się zastanawiałam, co sobie zjeść na śniadanie i myślę, może Wam pokażę jakiegoś omleta, ale niestety prawdziwe życie nie chciało mi się robić i poza tym nie mam ochoty na omleta, więc dzisiaj na śniadanie tosty z szynką, z serem, z pomidorem, obok papryka i ketchup. No niestety, zwykła dziewczyna, zwykłe śniadanie. Pora na drugie śniadanie, już wygląda trochę lepiej, jest to pudding chia, pewnie już każdemu bardzo dobrze znany. Nie chcę mi się, bo wyostrzyło się, z musem z jagód i z bananów, chipsami kokosowymi i kiwi pokrojonym. Ja go zrobiłam wczoraj z mlekiem, ponieważ ja lubię, jak odstoi całą noc. Właśnie jest na mleku kokosowym, możecie zrobić na zwykłym mleku zwierzęcym i z chipsami kokosowymi. Mówię Wam, to jest pycha drugie śniadanie. Smacznego! Ok, kochani, teraz jest pora mojego obiadu. Wszyscy u mnie w domu jedzą dzisiaj schabowe, a ja nie przepadam, tak szczerze mówiąc, więc zrobiłam sobie jajeczko sadzone. Tutaj ma miękkie żółtko. Ziemniaczki są z wczoraj, więc podgrzałam je sobie, przysmażyłam na patelni. Do tego brokuł i kalafior. I takie dzisiaj mam obiad. Jak możecie zobaczyć, już jest ciemno, ale to jest mój podwieczorek, można tak powiedzieć. Miałam na coś ochotę, zgłodniałam, ale do zjedzenia była sałata, więc tak też zrobiłam i postanowiłam zrobić sobie sałatkę. Są tutaj grzanki, pomidor, papryka, ogórek, trochę pora, sałata lodowa i roszponka. I to jest polane oliwą z oliwek. I będę to teraz jadła. A że na bank się nie najem, to jeszcze do tego zjem pewnie później około 2 mandarynek. A dlaczego trzeba tą sałatę zjeść? Dlatego, że robi się już taka zwiędnięta, więc życzcie mi smacznego. I już ostatni posiłek, kolacja. Mam tutaj 2 naleśniki. I jeden jest z nutellą, drugi z musem, tym co miałam w puddingu chia. I sobie teraz to zjem i pewnie już dzisiaj nic nie będę jadła. I widzimy się już niebawem, pewnie w daily vlogu.